naszym warszawskim szlaku. Mówiliśmy się na małą przerwę lunchową wraz z Michałem Kopikiem, piwnym sensorykiem, piwowarem projektu Kingpin. Blogerem. Mało blogerem, blogerem bardziej, aczkolwiek też ostatnio mało. Miłośnikiem motoryzacji na dwóch kółkach. I ostrego żarcia. I parowania piwa z jedzeniem. I tak. O tym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z Michałem. Właśnie, ale niektórzy strasznie się zżywają na to parowanie, nie? No, to jest złe słowo. Może jeszcze ten, Michale, gdzie się spotkaliśmy? W chmielarni? Dlaczego tutaj zaproponowałeś ten lunch? Dlatego, że mam tutaj przede wszystkim cały przekrój jedzenia, który może być dobrany do piwa, zresztą piwa też całkiem sporo. O co chodzi? Generalnie potrawy będziemy mieli od takich, które są dla normalnego człowieka jak najbardziej strawne, do takich, które są ostre dla hindusa. Więc pełny zakres tego, co można mieć, dobrać różne piwa do tego jedzenia. I to jest najpiękniejsze, że jeżeli lubimy ostre, to w zależności od tego, jakie piwo dobierzemy do tego jedzenia, wy akurat wybraliście takie, które chyba będzie podostrzało wam. Ja z kolei Smoky Joe, więc że tak powiem, bardziej rozsądna ścieżka. Jeżeli mamy ostre jedzenie, jeżeli dobierzemy do tego piwo, które jest goryczkowe, no, rzeczywiście tego piwa całkiem sporo, no to nam jeszcze podostrzy i wy to przeżyjecie. Natomiast jeżeli dobierzemy piwo, które jest takie bardziej słodowe, treściwe, pełne, to ona nam załagodzi tą ostrość i też to jedzenie będzie tak no, trochę lepiej wchodziło. Teraz się o tym przekonamy. No już czeka to jedzenie parę minut, bo tak patrzymy, tu spętnie kraty w ogóle. Natomiast trochę... Czy nie za małe pojemności zamówiliśmy, jak to jest takie ostre? Teraz zobaczymy. Ale mamy jeszcze, wiesz, nany maślane, które będą nam łagodziły to dodatkowo. I na szczęście bar blisko. Bar blisko. Będziemy krzyczeli tutaj do Kuby albo do Grześka. W ogóle no. Jeżeli chodzi o samo parowanie, dobieranie, to jest bardzo fajne, że to już zaczęło się pojawiać w zeszłym roku trochę, prawda? Bo wcześniej do tej pory to było tak, że jeżeli mamy knajpę, no to mamy tam lany Eurolager, który tam jest, ewentualnie gdzieś z tyłu zakurzona pszenica nam się odnalazła. I to pasowało do absolutnie wszystkiego. Generalnie Eurolager będzie pasował do wszystkiego, tak? Ale z niczym nie zachwyci. Więc moment, w którym mamy multitapy, które też mają jadłodajnie, czy dodatkowo są knajpy, które serwują piwa, chociażby z butelki nawet, tak? Bo przed chwilą byliśmy w Mitlow, było piwo butelkowe, też można dobrać do jedzenia. I możemy właśnie zacząć się bawić tą konwencją, bawić się jedzeniem, bawić się dobieraniem trunku do tego konkretnego jedzenia. To sami zresztą wiecie, lubicie dobrze zjeść, prawda? No. No właśnie. Więc jeżeli możemy połączyć dobre jedzenie z dobrym piwem, każdy wygrywa. Okej, okay, to jest taka teza, którą ty od dawna nantujesz i na blogu, i tak. W swojej działalności, food pairing, czyli łączenie piwa z jedzeniem. Powiedz mi w ogóle, od kiedy się tym interesujesz? Co? Ja chyba od kiedy ważę piwo w domu, tak naprawdę. Dlatego, że wyszedłem z założenia i Michał, ja doskonale wiem, że masz dokładnie to samo założenie, że dobry piwowar musi być dobrym kucharzem, tego nie da się rozdzielić. No to jest kwestia wyobraźni smaku. Dokładnie, tego jak jest synergia, jak to sobie wszystko wyobrazisz, jak to będzie działało, czy jak dodam to w takiej ilości, to będzie dobrze pasowało, czy nie. I to jest praktycznie dobieranie piwa do jedzenia, czy w ogóle sam food pairing jakiegokolwiek alkoholu czy trunku. To jest dokładnie to samo, no bo operujesz składnikami, które masz. W tym wypadku składnikami jest gotowy trunek, w tym wypadku piwo. I dane jedzenie, dana potrawa, to jest taka naprawdę jakbyś dobierał przyprawy do jednej kompozycji. Czy, no wiesz, dokładnie, to też właśnie tak jak podobnie o tym myślimy i wydaje mi się, że właśnie smakowanie różnych rzeczy poszerza horyzonty poznawcze, dokładnie. Poszerza właśnie te horyzonty smaków i zapachów, którymi człowiek później sobie wyobraża różne rzeczy. A w twoim piwowarstwie, w projekcie Kingpin widać to bardzo wyraźnie, bo dodajesz bardzo dużo różnych rzeczy, które nie pochodzą spotkać, z piwowarstwa. Myślę, że to właśnie jest z tej twojej zajawki na kuchnię. Tak, pochodzi, jak najbardziej. Tak? Bo co tych piwach, które teraz uważałeś, co tam było między innymi oprócz... Jezu, w tym stałcie to też, to była wanilia burbońska, którą absolutnie uwielbiam. Te wszystkie wanilie, które normalnie można kupić w sklepie, to jest, wiesz, tam jakaś sucha laseczka, która, wiesz, otwierasz jak purchawka, tam się wysypuje z tego. A wanilia burbońska jest niesamowita, to jest naprawdę gruba ta laska wanilii, bardzo mięsista, ładnie to tak można nazwać. Jak kroiliśmy w browarze, no to na całym korytarzu po prostu było czuć tą wanilię. Ja uwielbiam naleśniki z nią robić. Czy chociażby, no właśnie takie naleśniki dodajesz do ciasta, super to wychodzi. Czyli tak, mieliśmy wanilię burmańską. Kawa. Też chyba lubi się dobrą kawę, prawda? Z tego co pamiętam. No właśnie.
Więc kawa też odpowiednia. Co ciekawe, wyszło zupełnie przypadkiem, że była Single Origin też z tej samej wyspy co Vanilla, bo była Yellow Bourbon, która też ma bardzo fajne aromaty, między innymi owocowe, które pasują. I to czuć w ogóle, że jakbyśmy szli w tym piwie, mimo że ona jest tydzień na leżaku w tym momencie, no trochę ponad. Do tego, co tam jeszcze było, laktoza, poszło na płatki dębowe po whisky, tak, trochę dodatków było. Dobra, to co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy, to jest takie ładne, Vindaloo się nazywa. Chyba jest ostrość taka standardowa tutaj, nie prosiłem, żeby specjalnie było jeszcze bardziej ostre. I nie z kurczakiem, tylko z jagnięciną. Fajny, zawiesisty sos mięsny. Troszkę próbujemy, co? Chlebki takie typowe, nany, maślane akurat, żeby też zagodzić. Próbujemy. Próbujemy, zobaczymy. Od razu proponuję zabrać sobie nana. Ja w międzyczasie powiem, jakie mamy piwa. Michale, ty pijesz Smoky Joe. Smoky Joe, dokładnie. Kto to uważył? Tutaj na koszulce jest dla niepoznaki taki browar, tak. Ja piję... Wersja fanowska, nie? To jest wersja fanowska. I bardzo dobrze. Oczywiście, od kiedy weszła wersja fanowska... Żadnej... Innej nie robimy. Innej nie robimy. Ja piję Pacyfika z browaru Artezan. A ja piję Rock'n'Rolla z browaru Kingpin. Kto to uważył? Nie wiem. Spróbujemy i zobaczymy. Różne szkoły jedzenia widzę. Ja sobie talerzy wziąłem, miseczkę można powiedzieć na talerz. Porwać to. Tłuste, ale fajne. Taki nanel właśnie najlepiej sobie porwać, nałożyć kawałek mięsa, sosu i zagryźć. Ja podchodzę do tego z lekką obawą, bo ja nie jestem wielkim fanem ostrości. Zobaczymy. No, ja się boję, że zacznę zaraz pocić. Za moje piwo. Bardzo dobre. Jeżeli dostanę czkawki, to znaczy, że jest odpowiednio ostry, bo tak reaguje na odpowiedni poziom ostrości. Michał też widzę, już mina jest. To jest bardzo dobre. Bardzo fajna konsystencja mięsa. Sos jest... Zobacz, że boli, ale czuć wszystkie smaki. Jest okej. Okay. Jest bardzo smaczne, ale... Ja normalnie staram się nie... To było ostrzejsze niż standard. Nie jest ostrzejsze niż standard, tak jak mówiłem. Myślę, że potrzebuję chwili przyzwyczajenia, dlatego że ja zwykle nie jem aż tak ostry po dwa. No ale... Czy to boli dwa razy? Tak. Afterburner jest. Grzesiu, mogę prosić wodę? Wody! Wody! W życiu woda. Mleko i wody. Ale te chlebki są zajebiste. Zdrowie, Michale, starzy jesteś. A ja wam chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcecie przeżyć kulinarny katarzys, to przyjdźcie do chmielarni. Dlaczego katarzys? I zamówcie sobie to coś. Vindaloo. Ja chyba to dokończę poza kadrem, bo... Jedna trzecia Craft Beer Pub, gdzie przejmujemy wszystkie krany, 8 piw z Ale Browaru. Będzie super impreza, mamy nadzieję, że się będziemy bawić do białego rana. Siedzimy i pijemy. Chodź bardzo.